Siemanko, z tej strony Łozik. Lecimy szybciutko z kolejnym odcinkiem. Siadamy za kabiną. Czas odpalać naszego traka. I wyjeżdżamy naszym tutaj transportem z naszą kopareczką. Jesteśmy koło Łodzi już. Lecimy do Ruskich z naszym transportem. Możemy wyjeżdżać, nic nie leci. Mamy ustaw pierwszeństwa. Będziemy ustępować. Stój, zobacz. Łazik jedzie. Dzięki. Także lecimy, kochani, szybciutko. Mamy 850 km. Mamy 850 km. Jest godzina 14:30. Mieliśmy krótki postój pod Łodzią, a teraz już gnamy, co nam fabryka dała, i lecimy w kierunek Rosja. Lecimy, włączamy ten pomad i lecimy. Tak jest. Idziemy zawieźć chłopakom na Rosję tutaj kopareczkę. Niech sobie tam kopią. Co oni tam chcą kopać, nie wiem. Ale zapierdzielamy już kawałek ładniejszej trasy. Tutaj między Łodzią a Warszawą, zobaczcie, się leci fajnie. Prawie 90 na godzinę. Przewyjeżdżamy okolicę, bo już jest 8, tu widzę. Nie wiem, czy to już mijamy Łódź teraz. Czekajcie, sobie oddalimy tutaj. Co? Już jakieś roboty znowu? Kurwa, jego mać. S8. O, chłopaki budują. Żeby nam się lepiej jeździło. Tak, już pod Warszawą będziemy zaraz. Łódź to my praktycznie minęliśmy. Także go. Power Rangers, go. Idziemy, może zrobi się ten kurs. Uda się zrobić go dziś już. Może bym spłacił jeden kredyt, ten największy. Jak spłacimy te kredyciki. Oj, my na lewo szybciutko. O, i dopiero będziemy na górę zawijać, a robili na prawo. O, tak. No tu i od razu kierunek prawo. Prawo na Warszawę, na centrum. No i jedziemy. Bujamy naszego robaczka. Sobie chwilę przerwkę. Idę wstawię wodę na kawkę. Dobra, jesteśmy. Woda wstawiona. Możemy jechać dalej. Woda wstawiona. Krzysiu przyjedzie na kawunie. A my zasuwamy sobie, słuchajcie. Trzeba zwalniać. Tak, 50. I nam tu pokazuje na lewo, a ty, robaczku, tam zwolnij.
wyjdziesz, puścisz mnie. Wiem, że się pierdzielam, jestem na falnie, ale nie mam czasu teraz się pieścić z tobą. No właśnie tak to. Jedziemy z poważnym transportem. Łazik, za szybko tutaj coś jedziesz. Zostaniesz obył, jakiś kurwa normalnie przechodzi, nie wierzę. Mogliby wejść czasem tutaj na jakieś pasy, a idzie jakiś robaczek. Czy jakaś pani robaczkowa. Dobra, prosto. Nie muszę tu jechać na jakimś pomarańczowym, bo teraz mam data przypieprzą. Dobra, udało się. Jeszcze będziemy mieli tu chyba zaraz jakieś światełka. Tak, już widzę. Zwolnię, żeby termin w ostatniej chwili nie zaczął hamować. To co? Jest zielony, a ty hamujesz. Jedź. Ej, chuj, musimy zatrzymać. No i co mam powiedzieć, że dostać? Ja bym dostał. Okej. Czerwone. Jest Warszawa. Żerań widać. Tu ciepłownie widać. Oj, zielone, jedziemy. Go. Bym zajechał do domu pod Warszawą, do regionowa, no ale co? Nie ma czasu. Tam czekają na koparkę już. Prosto. No ładnie tu przelecieliśmy na tym skrzyżowaniu. Bez żadnych postoi zbędnych. I tyle było chyba Warszawy. Szybko było. Szybko się skończyło. Tego dobrego 80, teraz na 70, za chwilę będzie odcięcie, to już i znowu 80, tak się jeździ, co chwila coś. No. Zobaczymy sobie te pomaciki, fruniemy. Trzymaj się. Co on na tym pomacie mi tutaj zwalnia? Przyspiesz. Kilometrów.
po dwóch pasach. To już też trochę mniejsze, 70. Zrobić Bęcka. Ale telefon. Łącznik. Ok. Kolejny telefon odebrany. Kolejny telefon. Można jechać dalej. Mamy już na horyzoncie.
wjeżdżamy do centrum. Tutaj w lewo. Podlasiu, zieloniutko, czyściutko. Przyjemnie się tutaj jeździ. Teraz zatankować, tu chyba stacja jest tylko po lewej stronie. To nie będziemy tu skręcali, jedziemy dalej. Zobaczcie, musiałbym później nawijać. Jedziemy dalej. Tą mapkę. No, to będziemy już na prawo odbijać. Na granicę. No, już niedaleko. Słuchaj, chyba to dzisiaj skończymy. Lecimy. To już powinno szybko zlecieć. Jedzie jakaś wycieczka. Na Białoruś może? No, trochę się tutaj nie popisałem. Mandat jak chuj.
się już tam ciągnąć za nimi. Tutaj.
wtorek. No i lecimy. 4,65. Zejdziemy jeszcze tam na ruskich, nie wiem czy nie będzie tańsze jeszcze. Dobra. Gdzie ten kuźwa? Tutaj jest niby parking. No. Czyli gdzie mam się tutaj kinąć? Ja się chcę tu kinąć. Czekajcie, a tu nie? Nie da rady zjechać? Na tym właśnie. Tu nie da rady zaparkować i wyłączyć. Chuja nie. A tam? Na tym? Spróbujmy tu jeszcze. Na tym miejscu chyba. Przemyślałem, że tu jest miejsce wydzielone do tankowania. Zobaczymy. Nie, tam zrobimy kolejnego oberasa. Chuj, nie da rady. A nie, jest, wyłącz silnik. I odpoczynek, super, dobra. Udało się. Śpimy. Przychód 110 marek, ale Marek, super zarobiłeś. Dziękujemy ci, kierowca osiągnął nowy poziom. Chciał, to bym tego nie zrobił, no zobaczcie, czasem się udaje. Tutaj muszę trochę wziąć na tego Wilno Warszawa. Idę na Wilno. Piąte rano, fajnie, bo świta. Poszedł i my poszli. 431 do celu, 6, prawie 7 godzin. Nie wiem, czy się wyrobimy przed przyjazdem Majsika. Może tak, może nie. Najwyżej skleję ten kawałek później na dół. Dzisiaj chciałbym iść od grzywki i wam to wrzucić. Bardzo mi się podoba ta skania, bardzo fajnie mruczy. Bardzo fajnie mruczy silnik. Dobrze, to zwierzyna na mnie wylatuje gdzieś. Nie stoją w tych krzakach, jedziemy. Co to, tory będą? Tory. Jest. Pośpieszny. Pośpieszny poszedł. Taki nam się przejazd przeczekać. I możemy już śmigać. Równe 400, zobaczcie. Równe 400 mieliśmy. I śmigamy dalej. Jesteśmy terenu zabudowanego, 50 na godzinę. Czego jeszcze nie przypuszczamy. I już możemy cisnąć dzidę. Ciśniemy dzidę.
godzinę. Też przyznacie chyba, że fajne drogi, fajne klimaciki na Litwie. Czyściutko, zieloniutko. Mamy, lecimy, lecimy. Widzę, że będziemy skręcali już na prawo. Wilno, Utena jakaś. Co to za Utena? Vilnius. Witamy. Jeszcze na zielono się udało. Go coffee. Jakieś bloki tutaj mają.
bloki prawie jak w Legionowie, kurwa, piszły w naszym mieście. Bloki jak w Legionowie, Utena. Kierunek Utena na razie. Jesteśmy prawie na samym końcu mapy. Co? O, fuck. Kurwa, oni mogą tak szybko jechać, a ja nie mogę. Mandata mi zajebali, no. A i na czerwonym, no jakie kurwa łośki ty. Słabo? Oni mogli kurwa szybciej ode mnie jechać i jeszcze mi mandata zajebać. Wow, dwa razy kurczak burger plus małe frytki za 9 zł. Już jutro od 11 do 14. Dobierz do szklanki gratis. Co to za jakiś SMS? Faktura. O, zielony, kurwa, ja tu czytam SMS, a tu zielony. Zielone. Dawaj, 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 dawaj. Jedziemy. Zostało nam 283. No, wyścig z czasem. Przed przyjazdem na Hika. Mati, dolejesz mi coś tutaj? Może być ta kola? Trochę kolki. Co to mama? Książkę Krawczyka czytała? Siostry? Tak. No, dzisiaj? Zawczyk, bo to kobieta jest. O, pani Krawczyk. Kurwa! Jedź się wczoraj. Każo, chuja pana. No wypier... No wypier... No nie z tym dziadem. No jaka menda, no. On chce skręcić. Kurwa, ja nie chcę skręcić, no. Stan, chuj robu, baba. No to z kopalką, kurwa, jadę, chuju. Wypad z baru. Ja z koparą jadę, a mi tam staje. Zadowolony. Tam, Mati? Tak, 60 został zaraz. 270. Ty nie stawisz tak. No chciałbym zdążyć przedaj... Uj! Przedajcę. A nie stawisz. Nie wierzysz we mnie? Za długo w sensie ci się zejdzie. No ale miał być na szóstą, już szósta jest, nie? Cały czas jeździli na 90 na godzinę, to by były wyścigówki ciężarowami, a nie symulator.
skręcę. Chuj tu. Dobić dwa skręty, lewo, prawo, jak mogę na rondzie i... No, i prawo. Co nie lepiej by było? Dla mnie logiczniej. Chyba by było wyzyskowane. Pięknie. Uciana. Miasto Uciana. Bałtycki turysta. Mamy 13 na 35 miejscowości odkrytych. Jest miejscowość Uciana. Uciana Mazowita. Z okazji zjemy sobie troszeczkę tych. Na pewno jesteśmy tu pierwszy raz, kochani. Na rondzie prosto. Oj. Za bardzo tam na prawo najechałem. Stój. Bo tu mamy ustąp. Lewa wolna. Prawą się wyklepie. Dobra. Dzięki, chłopaki. I już lecimy po prostu. Chociaż aż 60 na godzinę mamy. O, już 50. I prawo. Tylko fury jeżdżą, kurna. Ładnie, o, tu jak.
Ryga. To chyba Łotwa. Możesz?